Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a widzicie mój taki latuby. Latuby, tak, postaram się znowu nagrywać. Więc dzisiaj nagram sobie jakieś 3 odcinki do każdej serii, serio. 3 do każdej serii, czyli około będę miał zmarnowane jakieś 2 godziny. No znaczy zmarnowane, bo nie ktoś nie odebrał źle, no. Na samo nagrywanie to jest jakieś 2-3 godziny będzie, a na zmontowanie tego wszystkiego to jakieś kolejna godzina. Mniej więcej. Więc tak, co się zdobyliśmy? Pamiętam, że jakiś gadżet zdobyliśmy. Niestety nie pamiętam, jak on się nazywa. W przedmiotach powinien być. Tak, Box Breaker wzięliśmy, dlatego tam taki rozpierdziel zrobiłem. Tak, rozpocznę. Ja nie mam amunicji całkowicie. A to ciche co. I ogólnie dzisiaj też wystartuje nowa seria, bo jak już mówiłem na live streamie, niestety, ale Mario będę musiał. Niestety zakończyć dzisiaj się nagrywał Sonika. 4 epizody drugi z tego względu, że muszę jeszcze się doszkolić, no i chodzi o ciekawostki. Więc tak, tu są roboty strażnicze oraz protopezy. To oznacza, że jak już się tak zacinam, to znaczy, że ich więcej nie mogę robić sobie przerw od YouTube. Więc możecie być pewni, że przez jakiś dłuższy czas na pewno przerwy nie zrobię. Muszę wrócić do mojej formy sprzed tej przerwy dłuższej. Ale no jak to mówią każdemu, jest potrzebna czasem przerwa, ale nie jest niestety to chodzi na zło. Z tej nowej serii i może dzisiaj się czegoś dowiem o Sonic 4 epizodów. To jest drugi, więc może wieczorkiem też sobie Sonic 4 epizody i 3 odcinki nagle. To są jakieś stateczki. Właściwie zawsze się zastanawiałem, jak po raz pierwszy grałem Ratcheta i Clanka dwójkę, jakiego grzyba to są te statki. Przecież to na parking nie wygląda. Bo ba, kto by normalnie parkował tutaj, to co nie wygląda. Lecą na jetpackach, jak my jestem to mówię tutaj, czy co? Ej, pierwszy raz widzę ten bilet. Nie wiem, czy to jest waluta, czy jakaś liczba, ale no... Powiedzmy, że to jest waluta, więc... To 199? Ej, nie kupiłbym. Ale jak to jest numer? To nie jest w ogóle numer. 00 100. To jest małpa, co tutaj jest? 000 myślnik 011. No Boże, jaki numer? Jak ktoś ma zabrzmienie, to może sprawdzić. Zobaczmy, czy to jest prawdziwy jakiś numer. Będę dużo minął, więc jeżeli w pewnej części nagle zobaczycie jakiś, nie wiem, przeskok mojego audio czy coś, nie zdziwcie się. Dobra, wiesz co? Spróbuję tutaj zrushować tą sekcję, żeby zaszczelić sobie amunicję i czas i życie. I tam też to spróbuję zrushować. No dobra. Nie! Udało się? Yes. Dobra. Czy ja nie miałem jakiejś takiej super duper bomby? Dobra, najpierw to
Ta robota to są o chwili. Zapgradowany na maksa. Ja w ogóle czuję, że to upgrade jest nie ma. Co? W sensie... Nie wiem, co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby... na przykład Lancer miał i... elektryczność. I jednocześnie miał... jednocześnie miał efekt... zakłucia. Więc czy się da, czy w ogóle Lancer ma możliwość posiadania efektu zakłucia. Ale jeżeli ma, to ciekawe, czy jego jest możliwe. Właśnie problem z tymi prototypami jest taki, że one się klonują. Ja się mogę klonować. Tak, klonować. Trzeba się klonować i ogarnąć tę grę. No jak pięknie, kurde. Zapeszyłem, przyznaję się, zapeszyłem, skrzaniłem. To jest dobre. Ej, co mnie boli? Chcę powiedzieć, co mnie boli. O Boże. Co mnie boli? Ja nie mogę. Głowa cię boli, Pixel. To jest odpowiedź na sprawę. Ja się teraz boję, bo mam tak mało życia, a tak mało, a tak już sporo zaszedłem. Właśnie to jest według mnie problem z tymi wcześniejszymi ratchetami. Miały za rzadko checkpoint. To jest według mnie jedna wada tych starszych ratchetów. Miały za rzadko checkpointy, według mnie przez to były za trudne. Ratchety wcześniejsze. Miał tylko... miał tylko... tak jeszcze... O nie. No tak jeszcze się znowu bym dostał nano, tak? To by było... super. Dojadę. Wreszcie będę musiał sobie zmienić kontroler, serio. O, niuka weźmie. Dziękuję. To wszystko? Nam tak. Dobra, już to nie wrócę. Czy to jest ta... ooo! W życiu się tak nie cieszyłem z Continue Point. Jeszcze nigdy w życiu się jak z checkpointa nie cieszyłem, zacznijmy od tego. Ręce do góry, podać hasło. O Boże. Ludzie, ja co muszę trochę poprzeżywać, bo ja nie wyrobię. Ja nie wyrobię z... emocjami. O nie. No jak się chamsko ustawił? No po prostu nie mógł się... nie mógł się po prostu w innym miejscu ustawić, bo by chyba wpada była na co, nie? Chyba by go coś, nie wiem... obryzło. Ale tak, tutaj jest skill point, dotycząc tego, że każdy z tych cywilów musi przeżyć. Za nie jeden może zginąć. No i no, najlepiej poczekajcie do zrobienia tego skill pointa Zodiac albo Rhino. Nie. W ogóle śmieszne jest to, że raczej nie możesz sobie na przykład wykonywać z poprzedniej gry Rhino. Gdyż, no może by to było zbyt OP, ale na przykład patrzcie, że możecie dopiero sobie zimportować to. O to. Gdyż, przeżył ty... A nie, wszyscy przeżyli! O Boże!
Za pierwszym razem. O kurde. Zostań. Jedziesz. What the fuck? Ja wykonałem skill pointa, którego sądziłem, że nie wykonam. Okej. Okay. Okej, okay, no nie żebym narzekał. Jak dają, to trzeba brać. Więc tutaj jest złota pfuka, to na szybko. Tam i jak ją trzeba zdobyć. Tutaj. No. Nie chcę tu coś zdobyć. Wchodzicie tutaj. O. Wchodzicie tutaj i macie insta śrubkę. I przyjeżdża po was taksówka od razu, no zarobiście po prostu. Jak taksówka od razu po was przyjeżdża, co? Co się może nie podać? Wybuszka, że z tej taksówki nie da się wyskoczyć wcześniej. Znaczy, założyć się, że pewnie wiele ludzi po prostu tak sobie skakała dla jaj i się zabijała na jej świecie, ale... No, przydałoby się to na przykład w speedrunach. Okej. Okay. I tu też będzie platynowa śrubka, tylko że no niestety nie mam przedmiotu, który mi pozwala podciąć. Czy z tym by się udało? O, i easter egg z Jackiem Dexterem. By the way. My? Nie, czy jednak muszę mieć ten przedmiot? No cóż, i wam tego niestety nie pokażę. Ale wyjaśnię wam, o co z tym chodzi, jak w tym przedmiot zdobędziemy. Plecki mnie troszeczkę bolą. Ale ciekawe, ile tam jeszcze pełen został, bo szczerze nie pamiętam zbyt wiele, ile tam było wreszcie pełen po dwójce. Po prostu nie pamiętam, jak to jest. Na pewno już jest. Ale tak mi się wydaje, że jakieś byli przedostatni. Nie wiem. Jeżeli na przedostatni, to wow. Nie wiem, że tak szybko pójdzie. Jeżeli na ostatni, to... Fuuu! Nie ma szans, że na ostatni jest. Nie wiem, bo akurat to pamiętam, że ostatni. Ale no, na przykład... Nie słuchajcie mnie tego. I tam są oni, tych, których najtrudniej ściągnąć, bo trzeba uważać na ich bomby. Kolejny, Jackie Dexter. Nie wiem jeszcze, czy będę robił jakieś serię z Jackie Dexter. Kupię sobie trylogię na PS3 i wtedy zobaczę, jak to wszystko działa. Bo ogólnie chcę sobie zrobić jakby kolekcję tych trylogii. Myślę, że Sly Cooper, Jackie Daxter oraz Ratchet & Clank, więc już na szczęście mam już jedną. Na pewno na Wicie nie będę kupował. Ja już te Clanka sobie kupiłem na Wicie, w sensie drogie, tylko po to, żeby mieć co grać. A trzy gry praktycznie za jedną, to zrobię sobie deal. A niezbyt chciałem kupować drogie Jackie Daxtera, żeby po prostu nie zasmucić się, bo złe opinie słyszałem na temat akurat tej kolekcji na Wicie. Z kolekcją Sly'a było wszystko okej, okay, jeżeli chodzi o opinię. Zawsze tam chętnie też, tylko właśnie mówili, że były często, czy może nie często, z przesadą. Było czasami krasze gry, co zresztą też na PS3 czasami występuje, ale wracając. To były po prostu krasze i... no i to był właściwie jedyny taki... minus tej kolekcji. A tak normalnie to dobrze się sprawało. No i właściwie dla mnie jest okej, bo już wiele razy zdenerwowałem się za to, że crashowało, no ale później rozkminiłem, dlaczego się crashuje, no i już nie crashowało. Dziękuję za uwagę. Więc sobie kupić ammo, bo to jest żałosne po prostu.
że ja będę szedł na nich z tą gwiazdką. Może. Nie pamiętam, jak się nazywają bronie w raczej klanku, ale praktycznie znam każdy ząb w Soniku i spamiętane mam dosłownie wszystkie postacie. Niech coś mi to wytłumaczy. Jakim cudem jest to możliwe? Idziemy tutaj do tej biedronki. Właściwie pozostałem tu na zewnątrz i będę ich tak atakował, bo jeżeli tu wejdę, to automatycznie zamknę i nie będę miał żadnej drugiej ucieczki. Co? Od razu tłumaczę, nie jest dobrą rzeczą. Okej, okay, teraz tylko te elektryczne śluby mnie strasznie nie nerwiają, bo one są spokojne. Dobra, to już chyba ich będzie... tutaj się wrócić. To już chyba ich będzie na tyle. Aczkolwiek... tutaj wyjdą jeszcze... do tapety. Dobra, jolo. A dobra, to tylko wykrywa jak są ci strażnicy. Okej. Okay. Wszystko jasne. Nie wiem, czy nadal mam ten głośny mikrofon, czy nie, bo ostatnio kombinowałem z nagrywaniem na PSP. Z nagrywaniem z PSP. No i nie wiem, czy to jest z tej roboty. Najprawdopodobniej tak znajdziecie, ale... W najgorszym przypadku po prostu będzie się miał tak jak mówimy swój. Żyjące bombie największy niż największy kurz. To jest zbyt OP. W szczególności jak ja mam takie słabe armie. I w ogóle co to ma do rzeczy, że ja mam jakiś armor i... to zatrucie na mnie mniej działa. Przecież ja i tak to wdycham. Co za różnica, czy mam armor, czy nie. Znaczy wiem, że to już by było zbyt chamskie, gdyby tak, nie wiem, zabijał na hita, albo co. Ta trucizna, ale... No please. You're getting sleepy! Very sleepy! You are getting very sleepy. Ah! A customer! You, sir, look like someone who could use a hypnomatic! Okay... Just bring us the parts, and we'll make it for free. For a fee! A very small fee! No oczywiście wszyscy chcą od nas hajsu i tak, to jest hypnomatik i skraftujemy go sobie. Use it wisely! Do not even think about it. Ezak, hypnomatik pozwala nam zahipnotyzować takie właśnie robociki z antenką. Jest to dosyć pomocne w zastawaniu się. I co najlepsze, ten robocik może jeszcze inne zobaczyć. Co jeszcze lepsze, on jest po prostu jak nie wiem, predator. To nie wiem, i nam tak nam się urósł. Jeżeli tu się nie zamknę. Nie zamknę się. A dobra, to pokażę wam tę szybkę. Właściwie, jak już tu jestem. Jak ją zdobyć? Jest taki pneumatik, no potrzebny i tak. Nie wiem, czy robisz pneumatik. A żeś się goście oddalił po prostu. Tada! Tak jak... I gra zalicza to nam niby jakbyśmy umarli, ale tak naprawdę nie umieramy. To jest śmieszne.
Dobra, i dostaliśmy platynową śrubkę. Jest fajnie. Niestety nie dostaliśmy żadnego upgrade'a z korpusu Incognito. To jest już trochę smutniejsze, przyznam, ale no co? No co? Też gumy, które widzę właśnie na dosyć, są strasznie dla mnie niepokojące, bo one tak jakby wzrastają i znowu opadają, co jest dla mnie troszeczkę dziwne, nigdy się z kimś takim nie spotkałem. No jak to mówią, zawsze musi być ten pierwszy raz. Dobra, teraz musimy... możemy! Nic nie musimy. Możemy już lecieć na tamtą planetę, z której przybyliśmy, czyli z tej śnieżnej. Domowa planeta Angeli. Właściwie, kim jest Angela? Czy ona jest Lombaxem właściwie, czy nie? Przepowiednia, czy to tam jest, twierdzi, że Ratchet jest ostatnim Lombaxem, jaki został. Co, jak się okaże, później nie jest prawdą, taki malutki spoiler. Ale czy Angela właśnie jest jedynym żeńskim Lombaxem, jaki pozostał? To jest dobre pytanie właśnie. Find Angela, dobra. Lecimy. Szybko w palcach. No serio, mój głos na tym diagramie wygląda bardzo niepokojąco. Chyba, że mam po prostu tak z normalnie głos. To trochę już gorzej. Nie wiem, czy gorzej, czy lepiej. Jestem idiotą. Zapomniałem o synchronizacji. Dobra, teraz zrobimy synchronizację. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Jestem idiotą. A później by było, Pixel! Audyt ci się spóźnia głosu. Albo o czym ty chrzanisz? Dopiero później to zrobiłeś. No i byłoby. Pixel okazałby się, że wariatem jest albo co. I co nie czyni ze mnie wariata to, że mówię o sobie, co ci o sobie. Wcale. Dobra, lecimy najpierw tu, czy idziemy potem platynową śrubkę? Szczerze, nie chcę się zająć platynową śrubkę i spójrzmy tutaj. Pixelowi nie chce się iść w platynową śrubkę, koniec świata. Dobra. Tego chromatyka to muszę zekipować, co nie? Dobra, idźmy mu odpadowanie. Co najlepsze jest to, najśmieszniejsze, że inne robociki atakują tego naszego robocika. Dobra, kurde mol. Jeden. Jacek, jeden. Kurde, na sumie nie mogę przypomnieć tej takiej postaci, co była taka OP. Nie MacGyver, to nie MacGyver, to jest skoro Chuck Norris, no kurde, jak mogę zapomnieć. Jesteśmy jak Chuck Norris w tym robocie. To jest przyodziny, kopniak z pół obrotu i tyle. Ciekawe, czy te robociki nam się zaliczają do tego. Halo? Halo, halo, morda. Tu nam się otworzy platformy i latające platformy. Latające części podłogi, po których możemy chodzić. O! Latające części podłogi, po których chodzić nam się otworzyły. I tak na marginesie, tutaj jest... Mam pokazać ten trik, czy nie? Tak, on nie będzie działał, niestety. Mogę to... O! Wyświetlę. Spoko. Tutaj tak to wszystko zrobimy. Cel mi daleko na tym, że tu musimy aktywować trwał wodę. No
nie jest tym zadaniem. Znaczy jest to dosyć proste. Niezbyt wymaga ode mnie myślenia. Co w moim przypadku jest bardzo dobre. Bo jak to niektórzy mówią, że się nie boli, a mnie ta woda. Wow, ta woda. Najlepsze tekstury wody ever. Na pewno woda tak bardzo rozchodzi. Nagle tak zwykły łakudziny się na sobie. Na pewno. Tak, to nic nie ma i tu będzie dokonowa śrubka. Tylko gdzie jest to? O, tu. Myk. W ogóle ciekawe, czy jakaś by się animacja włączyła, gdybym zebrał po tą śrubkę pod wodą. Może byłby jakiś, wiecie, leftover z jakiejś alfa buildy czy coś. W sensie, że pozostawione z wersji, gdzie jeszcze gra nie była ukończona, więc może byśmy się czegoś nowego dowiedzieli o tej grze. Może byłaby jakaś kolejna ciekawostka, tylko niestety nie ma żadnych możliwości na edycję mapy raczej. Chociaż jakaś możliwość na edytowanie poziomu wody może i by była. Nie wiem, czy to zagrozi. Czy to jakoś mogę otworzyć? O co jest pytanie? Okej, i teraz znowu ja Chuck Norris. Rambo! Nie Chuck Norris, Rambo! Możecie mnie okrzyknąć idiotą roku. Nie, Chuck Rambo. Jest! I teraz to są to jedno. Zakryte na górę. Teraz pilon. Pilonoidy. Będę ich tam nazwał z pilonoidem. Lepsza nazwa. Hey, nice digs. Yeah, it's a little remnant from my previous life. You were reincarnated? No, no. My Megacorp days. They've got a very generous bonus package. Right. So now that you've got your ID badge, how do we take out the protopet? Watch this. Mommy, where do protopets come from? Why, they come from Megacorp, dear. That's right, Mrs. Robot. All of the protopets in the galaxy come from right here, in our factory. Your little friend is lovingly extracted from the original protopet. Each protopet is given a name and birth certificate that is unique. Our training system helps mold your pet into a wonderful friend that you'll cherish forever. So the next time your child asks, Mommy, where do protopets come from? You can answer with confidence. They come from Megacorp. That factory is using the original protopet to produce all the others. Exactly. If we can take out the original protopet, that'll shut them down permanently. 20% off a complete service at Groovy Lube? Oops. Wrong one. This will deactivate the door to the protopet duplication area. I'll meet you there. Sure you want to split up? Well, Megacorp's orbital defenses are nasty. With two ships, there's a good chance at least one of us will get through. Good thinking. Just be careful. Right. W ogóle się tak zastanawiam, co Frank zrobił z tym samym kuponem. To jest samo dla siebie, żeby zjeść. I tak, ten pojaźnik służy, żeby wydobywać rajtanium spod ziemi, przez co możemy kupować sobie upgrade'y statku. Jakby ja na moim save'ie widzicie na tej planecie pustynnej wszystkie rajtanium wydobywałem. A i tak mi nie starczyło na najlepsze upgrade. Dobra. Aha, czyli byliśmy już na... O! Czyli jeszcze jeden odcinek i kończę grę. No to świetnie. To co, ludzie? Już się będę z wami żegnał. I w następnym odcinku, no cóż, kończymy grę. No tak, to już jest ostatnia planeta.
I co, za 2 tygodnie później, po ukończeniu gry, Ratchet & Clank 3. Więc tak, teraz się z wami żegnam, zaraz będę się zabrał za nagrywanie kolejnego odcinka, więc dzięki wam za oglądanie, na razie i cześć, pa pa!